Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski. Wbrew cenzurze, dziś czwartek, raport z frontów i wraz ze mną Mateusz Piskorski. Dzień dobry. I zaczynamy kolejny przegląd wydarzeń, tych, które miały miejsce podczas ostatniego tygodnia, podczas wojny na Ukrainie. Przegląd także relacji różnych mediów, w tym zachodnich, które nawet w Polsce potrafią się nie odbijać, mimo iż jesteśmy rzekomo tam częścią tego kolektywnego Zachodu. Zanim jednak do tego przejdę, zapraszam Państwa serdecznie także do polubienia nas na TikToku, zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do udostępniania tego materiału, gdzie tylko uznajecie to za stosowne. I zaczynamy od, no taki kalendarium akurat tak sobie wyszło w tym tygodniu. Jeszcze w środę 16 sierpnia w Newsweeku ukazał się bardzo ciekawy artykuł. Artykuł mówiący o tym, że na tle nieudanej kontrofensywy strony ukraińskiej powstał konflikt w dowództwie, no, zarówno wojskowym, jak i politycznym, gdzie jako ci jastrzębie, zwolennicy kontynuowania kontrofensywy mimo ogromnych strat i niewielkich, albo praktycznie żadnych sukcesów, już na pewno niestrategicznych, mieli występować zarówno prezydent Wołodymyr Zełenski, jak i generał Walerij Załóżny. Natomiast opozycja, nie określana tutaj z imienia, czy tam formacyjnie, choć możemy domniemywać się, o jakie osoby chodzi, twierdziła, że to jest na tyle ryzykowny plan, że Rosjan ma to zachęcić do podjęcia kolejnej znowuż ofensywy na wiosnę, być może jeszcze na jesień tego roku. No tutaj akurat są bardzo rozbieżne informacje, ale okazuje się, że to nie wszystkie informacje, jeśli chodzi o potencjalny konflikt polityczny wewnątrz. Po raz kolejny, proszę Państwa, pojawiają się doniesienia o konflikcie pomiędzy szefem sztabu Walerijem Załóżnym a prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Czego one dotyczą? Oczywiście każdy szuka winnego tego, o czym mówiłeś, czyli tego, że kontrofensywa nie odbywa się zgodnie z planem, choć oczywiście oficjalnie władze ukraińskie ustami wiceminister obrony Anny Maliar cały czas powtarzają, że wszystko idzie zgodnie z tym planem. To jednak media, w tym media i eksperci zachodni, nawet ci sympatyzujący z Kijowem, wskazują, że nie tego oczekiwali. W związku z tym pojawiają się z jednej strony te wewnętrzne konflikty, a ściślej doniesienia o tych konfliktach, z drugiej natomiast publikacje wskazujące na to, że strona zachodnia przekazywała już do Kijowa swoje zdziwienie, zszokowanie i jednocześnie instrukcję związaną z tym, że zwróćcie Państwo uwagę, w naszych doniesieniach to dźwięczało wielokrotnie, że strona ukraińska nie koncentruje się na tym froncie południowym, czyli na przełamaniu linii obronnych rosyjskich, głównie w obwodzie zaporowskim, ale rzuca też znaczne siły na przykład na Artyomowsk, Bachmut, czy właściwie na flanki tego kontrolowanego przez Rosjan miasta. Podobno również najbardziej elitarne oddziały, najlepiej przygotowane, wyszkolone oddziały ukraińskie też są gdzieś pod Swatowem lub właśnie Artyomowskiem, a nie na odcinku południowym. Do tego dochodzi to, o czym też już mówiliśmy, czyli lokalne starcia, właściwie można powiedzieć kontrofensywa na niewielką skalę prowadzona przez stronę rosyjską po to, żeby dojść do rzeki Oskoł w obwodzie charkowskim. No i mamy obraz wskazujący na to, że strona ukraińska nie jest w stanie skoncentrować wszystkich sił, które ma jeszcze do dyspozycji, choć oczywiście nadwątlone są te siły, na strategicznym odcinku zaporowskim, a przypomnijmy, głównym celem tej kontrofensywy było odcięcie Krymu od drogi lądowej, od tego mostu lądowego, czyli właśnie obwodu zaporowskiego. Odezwał się na ten temat również Aleksiej Arestowicz, którego często cytowaliśmy, ostatnio trochę mniej, więc znów zacznijmy. Otóż Arestowicz mówi to samo. Krytykuje już wprost, frontalnie władze i dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy, pytając publicznie, co oni robią pod Bachmutem i dlaczego nadal tam giną, zamiast skupić się na rzeczach najważniejszych. I to właśnie też bardzo często na Zachodzie się pojawiało. Kolejna informacja, kolejny dzień. Czwartek, 17 sierpnia, Financial Times potwierdza, bo strona rosyjska o tym rzeczywiście donosiła, to znaczy o atakach rakietowych po zachodniej stronie Ukrainy, no twierdząc właśnie, że trafia tam w
magazyny uzbrojenia, w tym uzbrojenia zachodniego. No i Financial Times to również potwierdził, że dokonali Rosjanie przynajmniej kilku skutecznych ataków na składy tej zachodniej broni, w tym tej broni Storm Shadow, którą tutaj też dla Państwa kiedyś omawialiśmy. No i ma to też znacząco wpływać na potencjał ofensywny wojska ukraińskiego, który się jednak w dużej mierze opiera na użyciu tej broni zachodniej. Dalej idziemy. Sobota, 19 sierpnia. To krótka informacja, ale warto odnotować, bo Państwo pamiętacie, myśmy też robili program o tym zamachu na most krymski 8 października 2022 roku. Ta narracja strony ukraińskiej się trochę zmieniła. Oni wtedy oczywiście starali się to jakoś tam zawoalować, nie przyznawać, sugerować, że może to oni, ale może nie. No tymczasem Wasyl Maliuk, czyli szef SBU, no wprost właściwie przyznał, że to on nawet sam zaplanował ten zamach, więc to też chyba tam warto odnotować. Kolejna informacja, to jest niedziela już, też chronologicznie, 20 sierpnia, The Telegraph twierdzi, i tutaj dość takie kontrowersyjne stwierdzenie, ponieważ Państwo jak zaglądacie na polskojęzyczne media, no to się dowiadujecie tak średnio co 3 dni, że Chińczycy odwracają się od Rosji. No a tutaj The Telegraph pisze, że Rosjanie otrzymują od Chin śmigłowce, celowniki, części do produkcji broni i że ta wartość handlu między oboma krajami wyniosła 200 miliardów dolarów i to jest wzrost, jeśli chodzi o same militaria, trzykrotny, proszę Państwa, jeśli chodzi o ten rok. Więc no to jest oczywiście też pewnego rodzaju przypuszczenie, bo nie mówimy tutaj bezpośrednio o militariach, a po prostu o częściach, które są uznawane za produkty potencjalnie mogące być wykorzystane. No na przykład drony cywilne chińskie mogą być wykorzystywane na froncie i są z powodzeniem wykorzystywane na froncie. Drony powszechnie dostępne, podkreślmy, cywilne. No i jeszcze z tego samego dnia też ciekawy artykuł Die Welt, proszę Państwa, niemieckiego, który obliczył w jakiś sposób, no nie wiem jaki, no może dlatego, że Niemcy mają doświadczenie z tym Totalenkrieg, ale obliczył, że Ukraińcy musieliby zmobilizować 3 miliony ludzi, żeby osiągnąć swoje cele. No domyślacie się Państwo, że raczej rzecz niewykonalna, skoro już teraz nie ma z kogo. Najpewniej, biorąc pod uwagę doniesienia, które też tutaj omawialiśmy i to, że brakuje naprawdę już ludzi. No i druga rzecz to jest to, co ty wspomniałeś o Artiomowsku. W Polsce ukazały się takie, ja przepraszam, ale to już po prostu czasami mi przerasta, ukazały się takie nagłówki, że Rosjanie są odcięci w Artiomowsku. No tak, no bo jeżeli się najpierw uwierzyło, że Ukraińcy zdobyli Kleszczejewkę, chociaż jej nie zdobyli, a teraz znowuż się Polakom wmawia, że Ukraińcy zdobyli z kolei północną flankę Artiomowska, no bo gdyby to wszystko była prawda, to przynajmniej by w jakimś stopniu Rosjanie w okrążeniu się w tym Artiomowsku znaleźli. A według doniesień medialnych Kleszczejewkę zdobywali kilkukrotnie, mimo że jej nie tracili. Tak, tak, tak. No. To kilka razy z rzędu się pojawiła. Czasami nawet kilka dni z rzędu się pojawiała informacja, że Ukraińcy zdobyli Kleszczejewkę. I się zastanawiałem, czy to chodzi o jakąś inną. I ostatnia informacja, którą chcę jeszcze Państwu podać w tej fazie, czyli w tym przeglądzie wydarzeń, to jest wtorek, 22 sierpnia. I informacja o tym, że generał Surowikin został zwolniony w końcu z funkcji dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Dlaczego to też podaję? Bo no, nie jest to zwykła personalna zmiana. Państwo pewnie pamiętacie, że generał Surowikin był podejrzewany przez niektóre źródła, niektórych komentatorów o to, że brał udział, czy przyzwolił na ten nieudany zamach stanu, który miał prowadzić Jewgenij Prigożyn. Nie, bunt. Bunt właśnie. Jewgenija tak. Prigożyna. Jednocześnie pamiętajmy, że oficjalnie i publicznie wówczas Siergiej Surowikin wzywał Jewgenija Prigożyna do zatrzymania oddziałów maszerujących na Moskwę, owego Marszu Sprawiedliwości, przypomnijmy, czerwcowego. Perspektywy Surowikina są niejasne, proszę Państwa. Mamy w historii, najnowszej historii Rosji, cały szereg przypadków, kiedy to byli wojskowi albo wojskowi, którzy w taki czy inny sposób nie zgadzali się w pewnym momencie z kierownictwem, dowództwem najwyższym, robili kariery polityczne. Przykładem jest generał Aleksandr Lebiedź z lat 90. oczywiście. Inne były czasy, jeszcze Jelcyn i to słaby Jelcyn. No ale mimo wszystko to jeden z takich właśnie przypadków. Surowikin jest z całą pewnością bohaterem tak zwanym obozie patriotycznym w Rosji. Uznawany jest za jednego z najskuteczniejszych dowódców zarówno podczas tej operacji, jak i podczas innych działań prowadzonych przez armię rosyjską, choćby w Syrii. Mamy zatem do czynienia z człowiekiem o sporym potencjale. Dowiedzieliśmy się tylko, że
Generał Surowikin jest w tej chwili na urlopie, przebywa w Moskwie, ale uwaga, wrócił z tego urlopu, który wcześniej miał gdzieś z dala od rosyjskiej stolicy, a podobno pojawił się w Moskwie. Niektórzy wyciągają z tego wniosek, że Surowikina czeka, uwaga, awans. Na jakie stanowisko? Trudno powiedzieć. Pojawiły się nawet spekulacje, że może zostać gubernatorem któregoś z obwodów przyfrontowych, czyli graniczących z Ukrainą. Najbliższe dni, góra tygodnie pokażą, jaka jest przyszłość Surowikina. I my o tym będziemy Państwa oczywiście informować, a tymczasem przechodzimy do drugiej części dzisiejszego programu. Ja już sobie tak dzisiaj powiedziałem o tych Niemcach, nawiązując do II wojny światowej. Pamiętasz, co to było Wunderwaffe? Tak, to coś, na co wszyscy czekali. No, nie wszyscy, raczej Niemcy. W Niemczech wszyscy czekali, rzecz jasna. Ale chodziło o V2, V3, później różne modyfikacje, proszę Państwa. Natomiast Wunderwaffe jest szerszym pojęciem. Wunderwaffe to cudowna broń, która ma doprowadzić do przełamania biegu wojny, biegu konfliktu zbrojnego. I Ukraińcy już po raz któryś, zdaje się, teraz w ostatnich dniach ogłaszają, że otrzymają następne Wunderwaffe. Wunderwaffe to były, przypomnijmy, HIMARS. Wunderwaffe to były Patriot. Wunderwaffe to były niemieckie czołgi Leopard. I jeszcze wiele, wiele innych różnych typów uzbrojenia spływających na Ukrainę z zachodu. Każdy z tych rodzajów uzbrojenia, każdy z tych sprzętów miał doprowadzić do przełamania sytuacji na froncie. No właśnie, który teraz już, kolejna już z tych Wunderwaffe, czy ona w ogóle się znajdzie na Ukrainie, bo to jest też pierwsze pytanie, i czy w ogóle jest też w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na sytuację na froncie, bo w Polsce też się o tym bardzo dużo mówi. Oczywiście chodzi o to hasło, które zresztą w Polsce kiedyś też było popularne, pewnie Państwo pamiętacie, może trochę starsi widzowie, czyli F-16. No właśnie, proszę Państwa, zacznijmy od tego, że od samego początku tego konfliktu Rosja uzyskała obiektywną przewagę w przestrzeni powietrznej. Zaczęła kontrolować przestrzeń powietrzną Ukrainy. Według niektórych doktryn ten, kto kontroluje przestrzeń powietrzną, ten jest z automatu uznawany za stronę zwycięską czy za najbliższą odniesienia zwycięstwa w każdym konflikcie zbrojnym. Przypomnijmy tylko, że według ostatnio cytowanych przez Sina Bella, amerykańskiego eksperta występującego na kanale Sky News, według tych danych, według szacunków amerykańskich, Ukraina na samym początku, już w pierwszych miesiącach konfliktu, utraciła aż 60 ze 145 samolotów bojowych, które posiadało jej lotnictwo. Właściwie widzieliśmy w pierwszych dniach tego konfliktu, tej fazy konfliktu, że ukraińskie siły powietrzne zostały unieszkodliwione w większości przypadków już na lotniskach. Te samoloty nawet nie były zestrzeliwane, tylko w wyniku strzałów rakietowych niszczone w bazach, w których stacjonowały. Dotychczas ostrzały rakietowe prowadzone przez resztki lotnictwa sił powietrznych Ukrainy prowadzone były z reguły z wykorzystaniem radzieckich jeszcze Su-24. Przystosowywano je w odpowiedni sposób, modernizowano po to, żeby mogły one wystrzeliwać rakiety powietrze-ziemia. Jednocześnie o tych stratach, o których tutaj wspomnieliśmy, rzecznik prasowy Sił Powietrznych Ukrainy, Jurij Ignat, którego tu wielokrotnie cytowaliśmy, stwierdził, że według ich szacunków, szacunków ukraińskich wojskowych, po to, aby odzyskać panowanie w powietrzu nad własnym terytorium, Ukraina powinna dostać, uwaga, 128 nowoczesnych zachodnich myśliwców. 128, czyli dwukrotnie więcej niż straciła tego starego, głównie jeszcze radzieckiego sprzętu. Jednocześnie od wielu już miesięcy, proszę Państwa, to nie jest temat nowy, toczyły się dyskusje na temat przekroczenia kolejnej czerwonej linii, nawiasem mówiąc, bo to jest jedna z kolejnych czerwonych linii ustanawianych przez Moskwę, czyli właśnie przekazania, jak wspomnieliśmy, owych F-16 myśliwców amerykańskich w stronie ukraińskiej. W ostatnich dniach otrzymaliśmy trochę więcej konkretów na ten temat. Sabrina Singh, zastępca rzecznika prasowego Pentagonu, stwierdziła, że
myśliwce trafią na Ukrainę, a przypomnijmy, że to Stany Zjednoczone jako ich producent udzielają zgody nawet krajom trzecim na to, aby mogły je przekazać Kijowowi. Pani Singh stwierdziła, że warunkiem przekazania Ukraińcom myśliwców F-16 jest spełnienie pewnych kryteriów. To są kryteria logistyczne, czyli przygotowanie obsługi naziemnej, mechaników, inżynierów różnego rodzaju. Bardzo skomplikowane, proszę Państwa, kryteria. Odpowiednich lotnisk też, całej infrastruktury, ale też tak prozaicznych kwestii, o których mówiła Sabrina Singh, jak nauki języka angielskiego przez pilotów ukraińskich. Angielskiego, rzecz jasna, specjalistycznego, pozwalającego na opanowanie różnych komend, które padają w czasie pilotażu tymi amerykańskimi maszynami. Jednocześnie mówi się o tym, że powstała koalicja, ona już powstała, nieformalna koalicja parę miesięcy temu, koalicja F-16. Koalicja F-16 to te kraje zachodnie, tak zwanego zachodu, które popierają przekazanie tych myśliwców dla Kijowa. Niekoniecznie je same przekazując, ale wspierają sam pomysł takiego przekazania. W skład tej koalicji wchodzi aktualnie 14 państw. Stany Zjednoczone ostatecznie wyraziły zgodę na dostawy F-16 przez kraje trzecie do Kijowa. Jako pierwsze na przekazanie tych myśliwców, czy właściwie na zadeklarowanie ich przekazania, zdecydowały się dwa kraje europejskie. Uwaga, nie Stany Zjednoczone same, a właśnie Niderlandy i Dania. Niderlandy, cóż, mają sytuację ułatwiającą chyba podejmowanie kontrowersyjnych decyzji, bo holenderski premier Mark Rutte, wieloletni premier, kończy karierę polityczną i niebawem zamierza odejść z holenderskiej polityki. Według Wołodymyra Zełenskiego, który w Holandii rozmawiał z Rutte, Holandia ma przekazać 42 myśliwce F-16. Mimo to sam Rutte właściwie postponował słowa Zełenskiego, mówiąc o tym, że liczba mogących być przekazanymi Ukrainie myśliwców F-16 nie jest aktualnie znana i określona. A jednocześnie dowiedzieliśmy się, że spośród tych 42 samolotów F-16 holenderskich, aż 18 jest w tej chwili wystawionych na sprzedaż. Wystawionych na sprzedaż, czyli mają być przekazane komuś komercyjnie, być może jakieś prywatne korporacje militarne lub też kraje jeszcze inne na zasadach komercyjnych będą chciały te używane myśliwce nabyć. Wiele z innych myśliwców na stanie będących w tej chwili w siłach powietrznych Holandii to są myśliwce typu szkoleniowego. Wreszcie cały szereg tych maszyn nie nadaje się po prostu do użytku. Wiele z nich pochodzi, zostało wyprodukowane w połowie lat 80. A zatem ten medialny sukces, ogłoszenie przez Zełenskiego przekazania 42 myśliwców przez Holandię jest tylko i wyłącznie, przynajmniej na tym etapie, sukcesem medialnym. Jednocześnie w samej Holandii decyzję Rutte, czy potencjalną decyzję premiera Rutte w tej sprawie skrytykowali przedstawiciele zarówno parlamentarnej prawicy, jak i lewicy. Z prawicy głos zabrało Forum na Rzecz Demokracji. Zacytujmy stanowisko tej parlamentarnej formacji. To szaleństwo. Holenderskie F-16 dla Ukrainy do bombardowania, ostrzeliwania rosyjskich celów. Nawet teraz, gdy Rutte już odchodzi, nadal próbuje wciągnąć Niderlandy do wojny. Twierdzi holenderska prawica parlamentarna. Lewica z Partii Socjalistycznej zadaje uzasadnione pytanie, dlaczego decyzja, taka decyzja odchodzącego, jeszcze raz podkreślmy, Rutte, nie była w ogóle konsultowana z parlamentarzystami holenderskimi. Dania, proszę Państwa, w której wizytę również złożył Zełenski, zadeklarowała, że przekaże 19 myśliwców F-16.
Sześć z nich ma zostać przekazanych Kijowowi do końca tego roku kalendarzowego, osiem w roku 2024, a pięć w roku 2025. I to właśnie z Danii pochodzą słynne już obrazki, nazwane przez część duńskiej prasy cyrkiem Zełenskiego. Obrazki, na których ukraiński prezydent wsiada za stery F-16. Towarzyszy mu zresztą duńska premier, zgrabnie, z gracją zdejmując obuwie i wsiadając również za stery. Towarzyszył temu cyrk, faktyczny cyrk, show polegający na tym, że dziennikarzom, licznie przybyłym, głównie duńskim dziennikarzom, na spotkanie z ukraińskim prezydentem nie pozwolono zadawać żadnych konkretnych pytań. A Zełenski otoczony był szczelnym kordonem ochrony. Jakby ktoś myślał, że to właśnie w tej spokojnej, skandynawskiej Danii dojść może do zamachu Rosjan czy kogokolwiek innego na życie ukraińskiego prezydenta. To już jednak okoliczności PR-owe. Natomiast co do konkretów militarnych, minister obrony Danii Jakob Ellemann Jensen stwierdził, że myśliwce F-16 przekazywane Ukrainie przez Danię będą mogły być wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działań nad terytorium Ukrainy. Czyli absolutnie nie będą mogły być wykorzystywane do ostrzałów terytoriów uznawanych międzynarodowo za rosyjskie. Przypomnijmy jednak, że poziom zaufania do strony ukraińskiej w tej kwestii na Zachodzie jest stosunkowo niewielki. Już poprzednie rodzaje broni dostarczanej przez Zachód na czele z bronią amerykańską nagle wykorzystywane były do operacji daleko wykraczających swoim zasięgiem poza terytorium Ukrainy. Czy tak będzie tym razem? Nie wiemy. Czas pokaże. Poza tym Stany Zjednoczone, to bardzo ciekawa sytuacja, proszę Państwa, wywierają naciski, mniej lub bardziej zakulisowe naciski na cały szereg krajów posiadających F-16, po to by te F-16 przekazywały one Ukrainie. Jeszcze raz powtarzam, Stany Zjednoczone same tych myśliwców przekazywać Kijowowi nie zamierzają. Podobno szczególnie mocne naciski mają miejsce w przypadku Norwegii, Hiszpanii i Niemiec. Zobaczymy, na ile będą skuteczne. Jak już mówiliśmy, pilotaż F-16, przygotowanie do wykorzystania F-16 w warunkach bojowych, to nie jest, proszę Państwa, nauka jazdy samochodem, ani tym bardziej jazdy na rowerze, ale skomplikowana procedura wymagająca bardzo długotrwałych, profesjonalnych szkoleń. Zełenski usłyszał ostatnio, przebywając wizytą w Grecji podczas forum krajów regionu bałkańskiego, Bałkanów Zachodnich, że Grecja również będzie brała udział w szkoleniach ukraińskich pilotów, ale pytanie, ile te szkolenia mogą trwać. Według Jamesa Hackera, amerykańskiego dowódcy sił zbrojnych, powietrznych sił amerykańskich na Europę i Afrykę, pełnowartościowe szkolenie pilota F-16 może potrwać nawet do 5 lat. Nawet do 5 lat, proszę Państwa. Przypomnijmy, że te szkolenia prowadzone będą z reguły przez oczywiście ekspertów, pilotów, doświadczonych pilotów z krajów zachodnich. Jednak ci zachodni piloci w przeważającej większości nigdy nie mieli sami możliwości zdobycia jakiegokolwiek doświadczenia bojowego. Więc szkolenie będzie głównie teoretyczne, biorąc pod uwagę okoliczności użycia samych samolotów. Aleksiej Reznikow, minister obrony Ukrainy, jest większym optymistą, ale i on twierdzi, że 6 do 7 miesięcy będzie trwało szkolenie pilotów, biorąc pod uwagę, że dopiero te szkolenia mają się de facto rozpocząć, to możemy uznać, że najwcześniejszym terminem wykorzystania F-16 na Ukrainie może być wiosna roku 2024. NBC, stacja amerykańska, twierdzi, że to nie wiosna, a lato. Latem 2024 prawdopodobnie kilku czy kilkunastu ukraińskich pilotów może być gotowych. Aleksiej Arestowicz, wielokrotnie przez nas
cytowany, także już dziś zdążyliśmy go zacytować, jest jednak optymistą. Zacytujmy Aestowicza. Federacja Rosyjska będzie zmuszona do przeniesienia swojego lotnictwa i floty dalej od zasięgu naszych uderzeń z powietrza, który znacznie się poszerzy, dzięki oczywiście F-16, które mają na Ukrainę trafić. Pozwoli to na obronę zachodniej części Morza Czarnego i może skrajnie utrudnić realizowaną przez Putina blokadę morską. Tyle optymista Aestowicz, który jednocześnie przyznaje, że amerykańskie F-16 znacznie ustępują rosyjskim nowocześniejszym myśliwcom Su-35. Kirill Budanow, znany Państwu, pewnie nie tylko z naszego programu, szef Głównego Zarządu Wywiadu Armii Ukraińskiej, wskazuje na to, w jakich celach mogą być F-16 używane. Mówi wprost, mogą być używane przeciwko Krymowi i okupantom stacjonującym według niego na Krymie. Aleksiej Daniłow, szef Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, wystąpił z dość ciekawą propozycją. Mówiliśmy, że szkolenia pilotów, ukraińskich pilotów, będą trwały bardzo długo, więc Daniłow wykoncypował, że można by było zatrudnić pewnie w charakterze jakichś najemników pilotów z krajów zachodnich, emerytowanych oczywiście, jak dodał. Szeroko rozumiany Zachód taką propozycją czy takie rozwiązanie w zasadzie wyklucza, przynajmniej formalnie. Jednocześnie strona ukraińska, jak dowiedzieliśmy się niedawno, wystąpiła o dostawy amerykańskich rakiet JASSM, JASM. Co to za rakiety? To są rakiety, które z reguły znajdują się na wyposażeniu właśnie F-16, rakiety powietrze-ziemia. No właściwie jedyne, które pasują do F-16, bo ani brytyjskie Storm Shadow, o których już tutaj mówiliśmy Państwu wielokrotnie, ani francuskie rakiety Scalp nie mogą być zastosowane z tych amerykańskich myśliwców. Forbes pisze, że dostawy, ewentualne dostawy tych amerykańskich rakiet JASM mogą doprowadzić do podwojenia siły uderzeniowej lotnictwa ukraińskiego. Mają te rakiety zasięg 370 km. Czyli uwaga, bez problemu rzeczywiście dolatywałyby do celów położonych na Półwyspie Krymskim. A jednocześnie podobno są trudne do wykrycia, niektórzy uznają, że wręcz niewykrywalne. Jednocześnie w mediach i wśród ekspertów zachodnich pojawiły się pewne obawy. Obawy związane z przekazaniem F-16 stronie ukraińskiej. Keir Gillis z Chatham House, brytyjskiego think tanku, ośrodka analitycznego Chatham House, napisał, że, zacytujmy, już za późno na wykorzystanie w tegorocznej kontrofensywie, chodzi mu o F-16, mogliśmy ją wspomóc, tą kontrofensywę, jeśli koalicja zwolenników Ukrainy działałaby szybko, ale wobec faktu, że konflikt się przedłuży, F-16 będą miały może okazję udowodnienia swojej skuteczności. Może okazję udowodnienia swojej skuteczności. Dlaczego może? No bo cóż, jeśli kilka z tych myśliwców, proszę Państwa, zostanie zniszczonych przez stronę rosyjską, to strona rosyjska odniesie duże wizerunkowe zwycięstwo, a zachodni przemysł obronny dużą wizerunkową porażkę, podobnie jak to było w przypadku innych niszczonych przez Rosjan typów uzbrojenia trafiających do strony ukraińskiej. Arash Paschankanow ze Szwedzkiego Uniwersytetu Obrony stwierdził, że wykorzystywanie ewentualne, potencjalne F-16 nad terytorium, międzynarodowo uznawanym terytorium Rosji, stanowiłoby polityczny ładunek wybuchowy. Ładne określenie, rzeczywiście byłaby to kolejna z tych czerwonych linii, a ufać, jak wiemy, stronie ukraińskiej w to, że nie będą F-16 wykorzystywać przeciwko celom położonym na tych obszarach Federacji Rosyjskiej, dość trudno. Deputowany rosyjski Andriej Guruliew, który jednocześnie jest emerytowanym wojskowym, w związku z informacjami na temat dostaw F-16 sformułował jasną i czytelną propozycję. Siły rosyjskie według niego powinny teraz intensywnie ostrzeliwać, niszczyć ostrzałami rakietowymi istniejące i funkcjonujące lotniska wojskowe na całej Ukrainie.
a także punkty obsługi technicznej, które mogłyby potencjalnie służyć owym F-16. W Stanach Zjednoczonych Robert Kennedy Jr., czyli kandydat w prawyborach na prezydenta z ramienia Partii Demokratycznej, skomentował całą sytuację następująco. To wspaniała decyzja dla przemysłu obronnego, a jednocześnie, uwaga, katastrofa dla Ukrainy i ludzkości. Dlaczego nie zaczniemy w końcu negocjować? Pyta Kennedy. My na to pytanie odpowiedzieć nie jesteśmy w stanie. Możecie się Państwo nad tym pytaniem zastanowić. A może to właśnie tak naprawdę chodzi tylko o przeciąganie tego konfliktu. Im dłużej ten konflikt, Mateuszu, trwa, tym więcej zasobów będzie musiała, przynajmniej w teorii, zaangażować Federacja Rosyjska, tym bardziej będzie odciągana, również tylko w teorii, od innych kierunków, gdzie też na świecie, no widzimy przecież zmiany tektoniczne, choćby w Afryce, prawda? Jeżeli F-16 nie zmienią sytuacji na froncie, no to może chociaż trochę przedłużą ten konflikt. No. I tylko tak naprawdę o to chodzi. Może od początku tak naprawdę o to chodziło. Nie, Tomek, ja uważam, że może o to też chodzi, nie neguję. Natomiast chodzi przede wszystkim, proszę Państwa, o jedną najprostszą rzecz. Niderlandy, o których mówiliśmy. Dania, o której wspominaliśmy. Co one zrobią po tym, jak przekażą F-16, proszę Państwa? One kupią F-35. Kto na tym zarobi? Odpowiedź jest oczywista. Tak zwany kompleks militarno-przemysłowy, czyli przemysł obronny Stanów Zjednoczonych. I jak sądzę, to jest jedna z najistotniejszych motywacji tego rodzaju decyzji. No tak, będą się musieli Holendrzy i Duńczycy zwrócić, a nas tutaj się będzie karmić tym mitem F-16, którym chyba już wyczerpaliśmy w dzisiejszym programie. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy raport z frontu. Żegnają się z Państwem Mateusz Piskorski. Dziękuję, do zobaczenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.